W szkole zresztą centrum badawcze. Centrum badawcze, do którego zgłaszają się firmy z pewnym zagadnieniem i zgłaszają się do tego też osoby, które by chciały tym zagadnieniem się zająć. Firmy opłacają wtedy czesne danej osobie, która chce zagłębić pewien aspekt z naszych branż, a tym samym wyciągnąć z tego bardzo ciekawe wyniki, które pomagają w rozwijaniu się hotelarstwa i gastronomii, bo mówmy się, że dzisiaj, jak ja zaczynałem studia, to jednak takie było nasze przeświadczenie, że hotelarze to jest taki zawód, gdzie trzeba chodzić codziennie w garniturze pod krawatem, że wszyscy są bardzo sztywni, zresztą to też wychodzi właśnie w zatrudnianiu osób, że każdy ma trochę takie wyobrażenie o hotelarstwie, a to jest kompletna nieprawda. Szczególnie dzisiaj, mimo że ja byłem tym rebeliantem w szkole, który za bardzo nie chciał chodzić w krawacie i w garniturze, za co byłem też trochę karany, bo była bardzo duża dyscyplina w szkole, że to też się trochę zatraciło, uważam, w hotelach. No nie było szansy przyjść na zajęcia nieogolonym, nieuczesanym, w niepracowanej koszuli, bez krawata. To nie wpuszczano do sali? Tak, tak. Nie wpuszczano do sali, trzeba wrócić i zajęcia były niezaliczone. Bardzo duży rygor, który jest niezbędny w hotelarstwie. Ponieważ jest to organizm żywy, który nigdy nie śpi. Więc trzeba o tym zawsze pamiętać. Przecież niektórzy też o tym zapominają. Okej. Dobra, Kasper, opowiedz w takim razie o swoich pierwszych wrażeniach, gdy trafiłeś. Pierwszy dzień, czy pierwsze dni na uczelnię. W ogóle jak to wygląda? Zrobiło to na tobie wrażenie? Czy to po prostu szkoła jak szkoła? Ja może powrócę do momentu, kiedy ja pierwszy raz przyjechałem do szkoły. Akurat byłem we Francji i chciałem bardzo odwiedzić szkołę i się spotkać z uczniami, szukając trochę swojego miejsca i swojej drogi. I byłem w Paryżu i pojechałem do Lyonu. A tak naprawdę pod Lyon, bo szkoła się mieści pod Lyonem w Equilly. Wjechałem do przepięknego parku, w którym stoi zamek, w którym się mieści szkoła. Zrobiło tam je niesamowite wrażenie. To jest szkoła prywatna, tak? To jest szkoła prywatna, tak. Szkoła prywatna, która jest w partnerstwie z Uniwersytetem w Lyonie. No, jakie wrażenie? No, mówisz, no tak, park, zamek. Tak, tak naprawdę do szkoła ma dwie części. Jest część publiczna dla gości zewnętrznych, czyli dla restauracja, która jest otwarta dla gości zewnętrznych, gdzie oczywiście studenci pracują, gotują, podają, rozliczają i są organizowane różne przyjęcia i wydarzenia oraz biura, a za szkołą jest nowoczesny bardzo budynek, w którym się mieszczą profesjonalne kuchnie i sale wykładowcze. No, tak, całe zaplecze, tak, to edukacyjne. Tak. Słuchaj, a powiedz nasi słuchacze, gdyby chcieli więcej się dowiedzieć coś na temat uczelni, jak dokładnie ta szkoła się nazywa? Instytut Paul Bocuse. Instytut Paula Bocusa, tak, po polsku. Po polsku, tak. Ale po polsku pewnie będzie ciężko to gdzieś tam googlować, trzeba na stronach francuskich, tak, bo to jest pewnie w domenie francuskiej. .com. Com, okej, okay, dobra. No to rozumiem, że tam również można znaleźć sobie informacje na temat, no właśnie, kształcenia, zasad, jakby jak można wstąpić do tej szkoły. No i ile to kosztuje? To na pewno nie jest najtańsza uczelnia, bo z drugiej strony no, chyba renomę ma najwyższą na świecie, jeżeli chodzi o tą branżę chorekową, gastronomiczną. Na pewno jest na topie na listach. Nie jest numer jeden, ale jesteśmy na topie. Zresztą szkoła coraz się rozwija. Kursus, który ja zrobiłem, dzisiaj już się bardzo zmienił, bo szkoła coraz ewoluuje i się dostosowuje do zmagań, jakie są w naszych zawodach. To też uważam, że jest fantastyczne, że szkoła
cały czas ewoluuje, ona nigdy nie zostaje taka sama, więc naprawdę zapraszam na to, żeby się zapoznać w ogóle z rzeczami, które tam się dzieją. Także są kursy doszkalające dla szefów kuchni. Bardzo dużo szefów kuchni też z Polski jeździ na kursy do szkoły, ponieważ szkoła w ciągu lata jest otwarta dla profesjonalistów, ponieważ wszyscy studenci wyjeżdżają właśnie na projekty. I wtedy rzeczywiście można przyjąć inną grupę, nazwijmy to, osób do edukacji. Dokładnie. Dobrze, skończyłeś szkołę. I co, wróciłeś od razu do Polski? Wróciłem do Polski. Niemniej pierwsza rzecz, którą nam powiedziano w szkole, na pierwszych zajęciach, powiedziano nam, że jeżeli nie pokochacie tego zawodu, to od razu uciekajcie. Jest to zawód bardzo wymagający, trzeba dużo poświęcenia dać siebie, więc ja tak naprawdę tak zrobiłem. I po studiach, nie uciekłem ze szkoły, bo zresztą skończyłem i studiowałem przez 5 lat. Niemniej jak skończyłem szkołę, wróciłem do Polski. Zacząłem od czegoś kompletnie innego. Chciałem też poznać trochę polski rynek od innej strony. I pracowałem dla firmy z Hongkongu, która sprzedawała usługi drukarskie. No to wszedłeś zupełnie na inny rynek. Na inny rynek. Niemniej miłość do zawodu była silniejsza i wróciłem do zawodu. No i gdzie wylądowałeś? Gdzie to był hotel, restauracja? Takie pierwsze miejsce już związane stricte z twoją edukacją. Tak, to był hotel w Zakopanem. Więc wyjechałem w góry. Odkryłem tak naprawdę Zakopane także w ciągu lata, którego bardzo nie znałem. Zbytnio w ogóle nie znam Zakopanego. To było bardzo ciekawe doświadczenie. A tak naprawdę hotelarstwo to jest połączenie wszystkich zawodów. Dotyka się bardzo szerokiego spektrum zawodów. Dlatego jest tak niesamowicie ciekawy i mnie też urzekł. No i trudne to, co powiedziałeś, albo się pokocha, albo trzeba uciekać, bo rzeczywiście to jest takie zawód multizadaniowy, tak. Moim zdaniem, tak? No, trochę człowiekiem orkiestra trzeba być. I okej, okay, dobra, wylądowałeś w Zakopanem i co potem się działo? Tak w skrócie, gdybyś mógł szybciutko opowiedzieć, nie wiem, przez jakie hotele przechodziłeś, czy jakie miejsca. To były duże obiekty, miejskie, resortowe czy butikowe. Jak to wyglądało? Czy tylko w Polsce? Czy Zanzibar to jest, że tak powiem, pierwsze twoje doświadczenie zagraniczne, to teraz, że tak powiem, bieżące miejsce pracy, czy jeszcze gdzieś po drodze już miałeś okazję za granicą prowadzić jakiś hotel, czy pracować w jakimś hotelu? Nie, za granicą spędzałem dużo czasu podczas studiów prac projektów. Uważam, że to bardzo było ciekawe właśnie zobaczyć, jak się pracuje i jak wygląda praca w innych krajach. Niemniej w ostatnim czasie jednak spędziłem czas w Polsce. Zostałem zarekomendowany na właśnie prowadzenie hotelu w Zanzibarze, gdzie obecnie przebywam. No to dobra, jak już tak doszedłeś szybko do tego Zanzibaru, no to gdybyś tak też w żołnierskich, szybkich słowach mógł w jakiś sposób zobrazować naszym hotelarzom z Polski, jaką charakterystykę ma ten rynek zanzibarski, jako ciekawostka absolutna, tak? No bo trudno, żebyśmy teraz przekładali to, co się dzieje na Zanzibarze, na rynek polski, bo to nie o to chodzi. Ani odwrotnie pewnie, ale właśnie w formie pewnie takiej trochę ciekawostki, trochę poznania takiej egzotyki, tak? Co tam za granicą, jak to hotelarstwo funkcjonuje, jak działa. Wiesz, w Polsce mamy różne problemy teraz w branży, braki personelu, czy bardzo duża rotacja personelu, wiesz, no, serwisy od OTA na przykład, tak? I tutaj walka o to, żeby jak najwięcej gości dokonywało rezerwacji bez pośrednich, a nie za pomocą serwisów, wiesz, internetowych, za pomocą pośredników. I tych case'ów jest wiele, całe mnóstwo. Jest mnóstwo inwestycji w Polsce, jest boom hotelowy, można powiedzieć, apart hotele, kondo hotele, ten wynajem krótkoterminowy i tak dalej, i tak dalej. Na Zanzibarze na pewno jest trochę inna specyfika i na co dzień spotykasz się z innymi problemami.
byś mógł powiedzieć, że to jest tylko fajnie, pięknie, kolorowo, przyjemnie, wychodzisz rano ze swojego biura, patrzysz na ocean, a pójdę, popływam, a później zrobię krótką odprawę, a później się poopalam, wiesz, jak to wygląda? Tak, więc hotelarze wiedzą, że jeżeli się gdzieś pracuje, to tam, to nadal nie są wakacje. Niemniej jest oczywiście bardzo przyjemnie pracować w miejscu, gdzie codziennie świeci słońce i są piękne widoki. Zmagań mamy dużo i niektóre są bardzo podobne do tych, które są które i tu w Polsce były. Inwestycji jest bardzo dużo. Dużo też bardzo Polaków inwestuje na Zanzibarze i buduje hotele. Dużo Polaków też pracuje na Zanzibarze. Ogólnie polecam Zanzibar jako miejsce do zderzenia się ze swoimi możliwościami. Mhm. A mówisz od strony zawodowej? Od strony zawodowej, mhm. Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o rezerwacje i o te, a oczywiście myślę, że wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu i próbujemy znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, żeby sprzedawać swoje usługi hotelowe w jak najlepszych cenach i za jak najlepszą marżą. Goście na Zanzibarze są z całego świata. Oczywiście jesteśmy, jest to, oczywiście jesteśmy w Afryce i jednak rzeczywistość jest różna od tego, co znamy, co jest w Polsce. No, mentalność ludzi pewnie też jest dokładnie inna, tak? No też trzeba się z tym troszkę zmierzyć. Więc to, co jest atutem, jeżeli chodzi o promowanie i o to, co opowiadamy naszym gościom, o ten spokój, na wyspie panuje taki... My ogólnie w hotelu sprzedajemy spokój i odpoczynek, i nadanie baterii. Ludzie na Zanzibarze są bardzo spokojni. Słowo przewodnie, które się pojawia prawie w każdej rozmowie, to jest Hakuna Matata, czyli nie ma problemu. I de facto to wszyscy to mówimy. Zawsze to budza uśmiech na twarzach naszych gości, jak pierwszy raz to słyszą. Ale później do tego się przyzwyczajają i też używają. To dobrze, że my też wyjaśniliśmy, co to znaczy. Wszyscy znamy gdzieś z kreskówek, z bajek to określenie Hakuna Matata, ale no właśnie dobrze, że teraz przetłumaczyłeś, powiedziałeś, że to znaczy nie ma problemu. Tak, i autentycznie tego się używa na co dzień. Mhm. Jest drugie pojęcie, że jest pole-pole, czyli powoli-powoli. Mhm. I tam faktycznie każdy ma czas. Pracuje to tak, więc jest to pewne zmaganie. Niemniej ludzie z Zanzibaru są niewiarygodnie ciepli. De facto tą gościnność mają wrodzoną w siebie, co bardzo pomaga w codziennym zarządzaniu. Są aspekty, które nie pomagają tego, że właśnie nie ma problemu. Ponieważ jeżeli nie ma problemu w niczym, to czy ktoś dostał kawę w ciągu 10 minut czy 20 minut, to nie ma problemu. Nie ma problemu. Jasne. Więc są pewne aspekty, które oczywiście są i plus i minus, ale ogólnie praca na Zanzibarze jest bardzo przyjemna. A powiedz mi, czy nie wiem, funkcjonuje coś takiego jak, wiesz, w Hiszpanii czy Włoszech, nie wiem, siesta, no bo to jest klimat, jest ciepło, jest gorąco w ciągu dnia, więc nie wiem, czy tam ludzie na co dzień, mówię absolutnie o personelu, znaczy, no wiadomo, w hotelu ten personel musi funkcjonować cały czas, tak, 24 godziny na dobę, tego się nie przeskoczy, ale pytam w ogóle, jaka jest tam takie życie, wiesz, lokalnej społeczności na co dzień, czy rzeczywiście jest tak, że ten największy upał, nie wiem, ulice pustoszeją, sklepy są zamykane, nic się nie dzieje i dopiero wieczorem rozpoczyna się życie, czyli życie mamy rano i wieczorem, a w największy upał nie, czy to zupełnie nie ma akurat w tej części świata znaczenia i... Czy na pewno produktywność spada w ciągu dnia i to nawet widzimy, ja widzę po sobie, pracujemy wolniej. Zanzibar też tym samym pracują trochę wolniej, jednak stabilna temperatura powyżej 30 stopni przez cały rok jest bardzo przyjemna, ale powoduje jednak też pewne zmęczenie.
hotele funkcjonują, tak jak powiedziałeś, cały czas, więc nie możemy pozwolić sobie na to, że pół personelu idzie na siestę, bo jest gorąco. Życie wieczorne, temperatura, klimat. Dalej utrzymuje się temperatura 30 stopni, jak w ciągu dnia? Spada do 28-6. No rozumiem, no to rzeczywiście już trzeba długi rękę.